nie mam nic do bycia rasy. Jednak rasa wcale nie oznacza klasy. Choć pilnują kwestii rasowych rasiści. Skracają. Wydłużają. I łują. I puszą. To lepiej, gdy psi sami decydują, czy chcą być puszyści, czy jest w zgodzie z ich naturą. Wystawanie na wystawie, czy zwykłe wystawanie. Ogona strawy, gdy sobie szukają w trawie substancji odżywczych. Często nielegalnych i nieapetycznych. Podczas gdy ci wszyscy higieniczni medaliści nie mają wyboru, muszą przymusowo jeść prykasy. Nie dla tych psów kiełbasy i kopanie dziur mogłyby utyć im łapy? Taki pies psi się psuje i przestaje pasować właścicielom do kanapy. A lepiej, gdy psi sami zdecydują, czy chcą być puszyści, czy właściwie gładko przylizani. Czy uszy mają im sterczeć, czy opadać? A zanim decydują, ciągle wszyscy przy genotypie im kombinują. Zaczynają ich projektują. Trzymają za pysk! I ja, jeśli się odrodzę psem, to tylko psem nieraz.